Cześć, mówi Rafał ze strony www.videomarketing.pl. Dzisiaj opowiem Wam o nowym dodatku wprowadzonym na dniach przez YouTube, który może mieć fundamentalne znaczenie dla popularności Waszego kanału i poprawić Wasz biznes. Mówię o programowaniu InVideo, którego wprowadzenie zajmuje pół minuty, a jego zastosowanie zdecydowanie może poprawić Wasze statystyki oraz ilość stałych widzów. Po prostu same plusy. Ok, musimy zacząć od kliknięcia na nazwę kanału i wejść w ustawienia. Ważna sprawa. Jeżeli nie macie swojego awatara kanału, warto o tym pomyśleć, bo się bardzo przyda. Wygląda to profesjonalnie i na pewno wyróżnicie się z tłumu youtubersów. Tylko nie łamcie praw autorskich. Taki awatar lub logo można kupić za grosze w sieci, albo zrobić samemu w darmowym programie do obróbki grafiki. Ale wróćmy do tematu. Po lewej stronie mamy ustawienia kanału i poniżej programowanie InVideo, które daje nam dwie nowe, podstawowe możliwości. Po pierwsze, możemy ustawić za jednym zamachem nasz awatar, czy jak kto woli logo, na wszystkie filmy wgrane na kanał. Widz po kliknięciu przeniesiony zostanie na stronę kanału, będzie mógł zobaczyć informacje o Was, no i ewentualnie kliknąć na subskrypcję. Poza tym każde wideo będzie oznaczone i spersonalizowane. Fajnie to wygląda i Wasz biznes na pewno na tym nie ucierpi. Po drugie, jeśli chcecie zwrócić uwagę widza na jakieś ważne wideo, możecie na wszystkie filmy ustawić jego miniaturkę. Załóżmy, że właśnie promujecie swój cyfrowy produkt. Macie o tym gotowy film i chcecie zdobyć jak najwięcej klientów. Teraz YouTube daje Wam możliwość ustawienia na wszystkie Wasze filmy tej konkretnej reklamy Waszego produktu. Tym sposobem możecie również wypromować wydarzenie jak audycja na żywo, którą szykujecie. Opcji jest mnóstwo. Jestem pewien, że sami wymyślicie wiele innych sposobów, jak wykorzystać ten dodatek. Macie już jakieś pomysły? Zapraszam do dyskusji o tym w komentarzach. A jeśli chcecie więcej informacji na podobne tematy, zapraszam na www.videomarketing.pl.